Uroczystą mszą rozpoczęło się świąteczne spotkanie strażaków z powiatu wolsztyńskiego. Druhowie jednostek ochotniczych straży pożarnych i strażacy zawodowi spotkali się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Solcu Nowym, gdzie mszę odprawił kapelan strażaków z Solca, proboszcz Tomasz Pochyński. Kazanie wygłosił proboszcz parafii w Obrze, ojciec Karol Buchholz. Druga część uroczystości, która rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów, odbyła się w sali wiejskiej w Solcu. To wtedy wręczono dwa niezwykle ważne odznaczenia. Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu otrzymała złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. Z kolei najwyższe możliwe odznaczenie, złoty znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, otrzymał druh Władysław Leśniczak. W ten sposób doceniono 20 ciężkich lat pracy strażaka ochotnika. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał druh Henryk Żok, prezes powiatowy OSP. Życzenia strażakom złożyli starosta wolsztyński Jacek Skrobisz, wójt gminy Przemęt Janusz Frąckowiak, burmistrz Wolsztyna Wojciech Lis i sekretarz gminy Siedlec Hieronim Birk. Uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia i podzielili się opłatkiem. O część artystyczną uroczystości zadbały dzieci z Solca i ze szkoły w Mochach, a o potrawę miejscowe koło gospodyń wiejskich. Aby dorośli i dzieci z narodzin się cieszyli i małego Jezuska cieplutko przytulili. Już wiesz, okaże się twój syn, twój mały. Czy ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?